Oni dziś, ewangelista mówi, że kiedy usłyszała od pasterzy te różne dziwy, że to anioł się objawił, że to syn Mesjasz się narodził, Maryja wiele nie mówiła. Rozważała, milczała, zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. W pokoju. Ani nie płakała, ani nie euforii nie skakała z radości. O, to ja jestem matką, prawda? Wszyscy teraz kłaniajcie się, dary mi te prezenty mi tu dajcie, bo ja mam Syna Mesjasza, Syna Bożego. Tak? Ani nie rozpaczała, że ola Boga, co to ja będę teraz, jak pocznę, ja biedna. I tak dalej. Umiała złoty środek, umiemy znaleźć, czyli ten pokój. Ale skąd ona czerpała ten pokój? Z Bożej miłości, z Bożego błogosławieństwa. Kochani, uczymy się o niej, wpatrzeni w nią, chcemy za jej wzorem rozważać w naszych sercach, przed Bogiem, tu w tym Kościele, sprawy naszego życia, osobistego rodziny, sprawy Kościoła, ojczyzny, świata. Abyśmy się nie lękali. Wszystko jest w dobrych rękach opatrzności Bożej. Jej łaskawej opiece też dziś powierzamy i prosimy, by nas prowadziła jako nasza najlepsza matka przez ten cały nowy rok. Kochani, do noworocznych życzeń, które otrzymaliście, otrzymujemy od bliskich, znajomych, dołączam i ja życzenia dla wszystkich, zarówno parafian, jak i gości, słowami dzisiejszej liturgii. Niech was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami. Niech was obdarzy swą łaską i niech zwróci ku wam swoje oblicze i niech was obdarza pokojem teraz na zawsze. Amen.